Serus, z tej strony Malinowy Nos. W dzisiejszym odcinku będziemy kleić panele winylowe na podłogę w nowym studio.
No i po kilku godzinach, jak widzicie, podłoga już jest prawie gotowa. Tam jeszcze został kawałek. Oczywiście, jak zawsze, pod górkę. Minimalnie tam 2 metry kleju brakło i musiałem szybko do marketu jechać, żeby tą robotę już zamknąć. Także zaraz dokleimy końcóweczkę. Przyznam się, że pierwszy raz kleiliśmy panele winylowe, także nie mieliśmy jeszcze styczności z klejeniem takich paneli, ale wydaje się, że chyba wszystko jest ok. Także jak na pierwszy raz, to chyba jest ok. Kto siedzi, kto jest w temacie, to dajcie znać, czy coś jest nie tak, czy coś zrobiliśmy źle. Sprzętu nie mamy, jak widzicie. Wałek metalowy powinien być, a tu to tapet, ale co mieliśmy, to sobie poradziliśmy. Klej, jaki użyliśmy, to jest Unzinke 2000S. Podobno bardzo mocny klej. Jak się raz przyklei, to już się paneli nie odklei. Jeżeli chodzi o packi z grzebieniami, to mieliśmy dwie, A1 i A2, ale zobaczcie, jakie są drobniutkie oczka. Przy A2, przy A1 dopiero jakie drobne. Także bardzo mało kleju, ale zdecydowaliśmy się jednak na A2 i tej packi używaliśmy. Czy dobrze, czy źle. Jednak chcieliśmy, żeby to było pewniejsze. Raz, a dobrze. A ewentualnie, jak nam się te panele znudzą, to położymy zwykłe panele na nie i gotowe. Także takie panele to jest nowoczesna wersja starej wykładziny. Stara wykładzina była w jednym kawałku, a tu są po prostu pocięte na panele. No i jest wykładzina, tak jakby. Była wykładzina i jest wykładzina. Jeżeli chodzi o cięcie paneli, to zwykły nożyk do tapet wystarczy, także czysta robota. Jeżeli chodzi o samo klejenie podłogi, to raczej obyło się bez żadnych przeszkód. Panele ładnie przylegają do siebie, także czysta, fajna, szybka robota tak naprawdę. Nałożyć klej, poczekać trochę, aż odparuje woda, czy jak się to tam fachowo mówi. Później ciach, 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 docinki i podłoga gotowa. Także zaraz to kończymy. Pojedziemy może po listwy. Zrobimy porządek tutaj przy ścianach i podłogę będziemy mieli zamkniętą. Jeszcze to powałkujemy, pougniatamy, żeby ładnie związało i podłoga była na lata. Wodoodporna, fajna podłoga. No i jak widzicie, podłogę mamy skończoną. Jest super. Jak wiecie, równaliśmy tą podłogę, robiliśmy ją od nowa praktycznie. Także była równiutka i klejenie paneli na taką podłogę to już pikuś. Także przy krzywiznach pewnie byłby problem przy takich cienkich winylach. A tak to się obyło bez żadnych problemów. Także idziemy teraz do kuchni zrobić sobie i zjeść jakiegoś keksika na obiad. A później będziemy jechać na zakupy i po zakupach jeszcze może coś się uda dograć. A tutaj wam pokażę jeszcze, jak się mają te próbki z klejem, które tutaj robiliśmy na face A1 i A2. Także tu jest więcej kleju, tu jest mniej. Testowaliśmy, jak się to ma. Ona już była odrywana. Idzie, ale ciężko. Trzeba użyć siły. Także przy face A1 już przy równej powierzchni trzyma dobrze. 3 A2. Nie wiem, gdzieś tu było zaczęte. Tu. Jedną ręką nie jestem w stanie oderwać. Także ciężka sprawa, także przy takiej ilości kleju jak A2, to te panele ktoś tam pisał gdzieś na forum, że są nie do ruszenia już. Także raz, a dobrze, mamy 100% pewność, że są dobrze przyklejone, nic nie będzie odstawać. Także tutaj już wybór należy do was. My zastosowaliśmy większą ilość kleju, żeby było na pewno ok. Nie chcemy tego później zrywać, ewentualnie na to później będziemy kłaść inną podłogę, jakby było trzeba kiedyś. Tak się to ma.
I jak widzieliście, pokrótce przywiedliśmy dwie pary drzwi. Tak to się prezentuje. Widzicie, jak fajnie pasują, znaczy jedyne takie, które były dostępne, więc nie mieliśmy za dużego wyboru, ale pasują do płytek i dlatego te płytki wyciągnęliśmy do góry, żeby to tak fajnie było, żeby tam nie było pomalowanego na kremowo, migdałowo, bo tak chyba jest lepiej. I tak, mieliśmy koncepcję, mnie się podoba, jest super. Tam te drugie drzwi też są. Do łazienki, do kaw, do płytek, tam jest płytek więcej, więc tam to lepiej pasuje. I jest super. A drzwi stąd przeszły tutaj, bo były w lepszym stanie, były niższe, sięgają tutaj od góry do dołu. Myślałem, żeby też je wymienić, ale na razie nie chcę tego robić, bo jeżeli kolor czerwony przeciągnę do końca, no to wtedy by nie pasowały, więc poczekam jeszcze chwilę, może przy remoncie tamtego pomieszczenia pomyślę wtedy, czy tu się coś zmieni, czy nie, i wtedy może te drzwi wymienię na jakieś pasujące. Na razie jest ok i tak zostanie, nie ma co się śpieszyć, na spokojnie, jest tu jeszcze tyle roboty. Listwy też przywieźliśmy podłogowe, takie będą, także jutro je będziemy montować pod kolor ścian, właściwie wysokie, fajne. Też nie było za bardzo wyboru. Do paneli winylowych nic nie pasowało, więc takie chyba będą ok. Jutro tu zamontujemy cyk, cyk, cyk. Tu nie będzie. Tutaj będzie pewnie. Tutaj na razie nie będzie, bo tu będzie studio. I od studia. Przy studio zamontujemy, jak już powstanie konstrukcja, to wtedy zrobimy. Zamontujemy listwy, także tak to się dziś prezentuje i na dziś kończymy pracę. Tak to wygląda wszystko. Jutro listwy i nie wiem co dalej, pewnie kuchnia. Meble są, więc zlew i kuchnię będziemy montować, ale to będzie później w kolejnym odcinku pewnie. Także widzimy się jutro. I widzimy się kolejnego dnia, jest 7:30. I zaraz zabieramy się za montaż listew i kończymy podłogę.
i listwy są już na swoim miejscu. Tutaj będę dorabiał, jak już będzie studio, także na razie nie ma, tylko ten kącik. Także gotowe, podłoga gotowa. I to wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia za tydzień. Servus!